z kolorowym wąwozie. Mówię kolorowym, ponieważ dzięki jesiennym przebarwieniom liści tak to wygląda na kolorowo. Przed nami dawny budynek dworca kolejowego PKP w Zalesie Śląskie, dzisiaj w rękach prywatnych. Brama wjazdowa. Tak jest. Doczekaliśmy czasów, że wiele dworców tego typu zanikło. Mało dworców, całych linii kolejowych między miastami. Na trasie Strzelce Opolskie 50. No i taki ciekawy zakątek w powiecie strzeleckim. No i tutaj właśnie wjeżdżamy do tego wąwozu. No i już widzimy, jak pięknie koloryzują drzewa. Od razu się jaśniej robi od tej żółci. No zobaczcie, jak pięknie. Szkoda, że to nie w czasie słonecznego dnia, ale zobaczymy, jak to wpadnie na zdjęciach. Tablica z nazwą miejscowości Czarnocin. Zobaczcie, jak tu ładnie. Natura potrafi być piękna, tylko trzeba potrafić to dostrzec. Raz, że potrafić, ale też i chcieć. No jak tu ładnie. Piękny masyw kolorowy dzisiaj, a gdyby tak wschód słońca, to byłoby ciekawiej.
może by się warto wybrać. Jak zaświeci słońce o poranku. Cały czas jest czarnocin. No i w tym momencie się kończy nam zabudowa czarnocina. Buczyna świetnie koloryzuje o tej porze roku. Uwaga, zwierzęta domowe. A to właśnie z prawej strony w tych obiektach koniki są.